Połów. Jest pełnia lata, gdy wczesnym rankiem wybieram się na ryby. Kiedy wyjeżdżam, jest jeszcze ciemno i nad rzekę docieram późnym świtem. Brzeg rzeki porastają w tym miejscu wieżby, których gałęzie zwieszają się bezwładnie, niczym długie, anorektyczne ramiona, a na nabrzeże wyścielone jest gładkimi jak łysiny kamieniami. Momentami wydaje mi się nawet, że stąpam po głowach. Idę wzdłuż rzeki, szukając dogodnego stanowiska. W którymś miejscu natykam się na łowiącego wędkarza? Biorą, pytam. Nie bardzo, mówi wędkarz. A na co pan łowi? E, ja łowię na oczy odpowiada, a na uszy dopytuję. Średnio odpowiada wędkarz, wpatrując się w spławik. Już lepiej na serce. Chwilę milczymy. Rzeka toczy się wolno, unosząc coraz dalej spławik, który obaj śledzimy spojrzeniami. Nieźle byłoby na wargi, sugeruję. Ba, wzdycha wędkarz, szukając czegoś w torbie to świetna przynęta, ale skąd ją wziąć? No to powodzenia, mówię i ruszam dalej. Idę nieco podekscytowany, ponieważ udało mi się zdobyć dwie pary warg, które mam w słoiku w torbie. Wreszcie znajduję dogodne miejsce na zakręcie rzeki, która tutaj zwalnia bieg, a jej nurt staje się głębszy. Brzeg porośnięty jest teraz ciasno zwartą leszczyną, której listowie poruszane wiatrem przywodzi na myśl gęstwę skołtunionej czupryny. Rozkładam sprzęt i zakładam jedną z warg na haczyk. Ustawiam nie większy niż metrowy grunt i zarzucam. Spławik płynie spokojnie z prądem. Nawet nie zdążyłem zapalić papierosa, kiedy spławik znika pod wodą. Odczekuję krótką chwilę, po czym lekko, ale zdecydowanie zacinam. Żyłka wypręża się ze świstem, a wędzisko wygina w łuk. Oho, myślę uradowany, holując ostrożnie zdobycz do brzegu. Niezła sztuka. Niebawem na powierzchnię wody wyłania się głowa, prawie całkowicie porośnięta wodorostami i pokryta mułem. Wyciągam zdobycz na brzeg, czyszczę ją z wodorostów i mułu. U moich stóp leży ciężko dysząc około 70-letni mężczyzna. Po zmierzeniu okazuje się, że nie jest aż tak wielki, jak mi się początkowo wydawało, ba, wręcz mały, ale mieści się w przepisowej normie. Kiedy jednak chcę go włożyć do siatki, mężczyzna przecząco kręci głową. Wypuść mnie, a spełnię twoje trzy życzenia, mówi. Zgłupiałeś, czy co? Odpowiadam, spoglądając na jego przykurczoną postać. No to dam ci dobrą radę, mówi mężczyzna, próbując nowego fortelu. Uczciwa praca, godna płaca. Dobra, dobra, stary bagatelizuje. Mężczyzna przybiera jednak hardą postawę, mierzy mnie groźnym spojrzeniem i mówi uroczyście, niemal krzycząc. Bóg, honor, ojczyzna, nowy ład! Stul pysk, bo spłoszysz mi ryby, mówię. Mężczyzna, niebaczny mego ostrzeżenia, zaczyna wrzeszczeć. Obniżka podatków, walka z korupcją, sprzeciw wobec eutanazji, aborcji i. Daję mu mocno z liścia z prawej i z lewej. Zatacza się, przysiada nieco ogłuszony. Zaczynam wpychać go do siatki. Ale mężczyzna opiera się. Roztapierza ręce i nogi. Okazuje się nadspodziewanie silny. W pewnym momencie rzuca się na mnie. Walę go pięścią w skroń. Mężczyzna pada, ale nie traci przytomności, jak mogłbym się tego po tak silnym ciosie spodziewać, lecz zaczyna krzyczeć bez związku. Za ojczyznę, za naród i króla, nie rzucim ziemi, Litwo, Santo Subito, czterej pancerni i pies, najświętsza Maryja Panna, królowa Polski, stawka większa niż Drugi cios ucisza go zupełnie. Mężczyzna przysiada na brzegu i spogląda błędnie dokoła. Teraz już bez trudu wkładam go do siatki, którą zanurzam w wodzie przy brzegu. Mężczyzna widocznie usiłuje jeszcze coś powiedzieć, bo przez chwilę na powierzchni wody, w miejscu, gdzie zanurzona jest siatka, ukazują się pęcherzyki powietrza. Wycieram ręce i zapalam papierosa. Zakładam drugą wargę na haczyk i ponownie zarzucam wędkę. Siadam na składanym krzesełku. Słońce stoi już wysoko na niebie i wieje lekki wiatr. Łagodnie szumi leszczyna.